Kolejna inwestycja to jest niemalże w tym samym regionie, tylko ona jest nazwana przy ulicy Meyera. Inwestor chce wybudować drogi. Generalnie brak infrastruktury drogowej to jest rekomendowane przez nas jako negatywne zaopiniowanie tej budżetu. Brak infrastruktury drogowej. Jak najbardziej inwestycja pasuje do... Zdrajcie koleżankę, a nie mieszkańcami. Wrócimy do tematu. Ja zmienię kolegę przewodniczącego. Zabudowy, które wpłynęły w celu zaopiniowania, dotyczy inwestycji budowa czterech budynków w ulicy Jordanowskiej, ulica przy ulicy Łopieta w Krakowie. Inwestor chce budować na tych działkach cztery budyneczki, są to cztery budynki czterokondygnacyjne o wysokości 15 metrów. Bo komisja, która infrastrukturalnie na chwilę obecną nie posiada rozbudowanych infrastruktury drogowych ani ciągów pieszych. Droga wewnętrzna, która ma być wybudowana przez inwestora, ma być połączona z drogą publiczną ulicą Łokierka. Wiemy, w jakim stanie jest ulica Łokierka. Wiemy, jak odchodzimy do ulicy Łokierka, która wymaga generalnego remontu i budowy ciągów pieszych, co ona w ewentualnej chwili generuje ruch i obciążenie społeczne, jak i również powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych w druku. Dlatego komisja opiniuje i prosi o wydanie negatywnej opinii na inwestycję przy Jordanowskiej. Propozycja komisji zamiast negatywnej. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Rozumiem, że tak w uzasadnieniu wyczerpujące uzasadnienie było, ja pozwolę głosować. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do sposobu do głosowania. Kto Państwa jest, a żebym się musiał tylko kto z Państwa jest za negatywną opinią głos do druku numer 8? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 osób za, podjęliśmy negatywną opinię do zostania warunków zabudowy. Druk.